Cześć, nazywam się Asia Cichoń. Jestem pedagogzką, terapeutką Gestalt i trenerką świadomej pracy i języka ruchu. Mam dzisiaj ogromną przyjemność zaprosić Cię na warsztat o pedagogice Gestalt o tytule Między autonomią a wspólnotą. 8 czerwca między 10 a 14 online wspólnie zastanowimy się nad takimi pojęciami jak wioska więzi, współrodzicielstwo i więź. Będziemy przypominać sobie dobre chwile i dobre doświadczenia związane z tymi pojęciami. Wszystko po to, by kształtować w sobie postawę współrodzicielstwa, postawę bycia dobrym, wystarczającym rodzicem, dobrym, wystarczającym wychowawcą, dobrym, wystarczającym towarzyszem młodego człowieka. Człowieka młodego, który żyje w czasie kryzysu egzystencjalnego, klimatycznego, w czasach, kiedy pustka jest czymś, czego doświadczamy na co dzień. Aby tej pustki było mniej, potrzebujemy do życia wspólnoty, wioski. Na warsztacie spróbujemy zastanowić się, jak ją tworzyć. Pedagogika Gestalt jest dla mnie więc o nadziei dla człowieka i o mocy kreowania wystarczająco dobrej rzeczywistości do życia.